Witajcie drodzy kochani, ja jeszcze raz chciałbym poruszyć temat wody. Jako, że doszły mnie informacje, że ostatnio już w Warszawie jest woda naprawdę bardzo, bardzo zanieczyszczona. Wykazują to wskaźniki, maszyny, które właśnie pewne osoby posiadają, nie będę mówił kto. Było wcześniej, jakieś 2 miesiące temu, jakieś 400 jednostek w Warszawie, w tej chwili już jest 600 jednostek zanieczyszczeń w Warszawie. Wody z kranu dodam na Mokotowie. Także drodzy kochani, czujniki wszystko rejestrują, nie daj się ich oszukać, jest to system bardzo nowoczesny. Także ja uprzedzam was drodzy kochani, ludzie, którzy żyjecie w dużych miastach, może to być Kraków, Warszawa, Wrocław, może to być inne miasto, żebyście drodzy kochani albo zaopatrzyli się w wodę ze źródła, a jeżeli nie, no to po prostu musicie zaopatrzyć się w jakieś filtry, które tą wodę w domu filtrują i uzdatniają ją do normalnego spożycia. Żeby ona nie miała tyle jednostek zanieczyszczeń, które posiada w tej chwili, biorąc ją bezpośrednio z kranu, ponieważ możecie zapaść, drodzy kochani, na zdrowiu. Najlepiej po prostu zaopatrzyć się w jakieś filtry węglowe, albo zrobić sobie takie filtry, albo kupić takie filtry, kto może, a kto jest więcej jakby zdolnym, może takie filtry po prostu sobie zrobić. Żeby tą wodę filtrować przez te filtry, i mieć wodę zdatną do picia, ponieważ wielokrotnie wychodzi na jaw, że niestety ta woda nie jest najlepszej jakości. Mówię nie tylko w Polsce, ale również i w Europie, w niektórych miejscach również. Ja jestem aktualnie w Hiszpanii, w górach Sierra Nevady. Woda jest dosyć dobrej jakości, nie ma tutaj problemów. Nie jest dodawana specjalnie dużo chemii tutaj do wody, chyba że w dużych miastach. Położonych na plażach, ale w miastach górskich, drodzy kochani, jeszcze znajdziecie źródła, które są naturalne, szczególnie w Sierra Nevadzie, które są bardzo zdrowe. Także to by było jakby taka informacja dla was, żebyście zwrócili na ten temat uwagę, jaką wodę pijecie, jakiej jakości ona tak naprawdę jest. I jeżeli to ma powiązanie z waszym samopoczuciem, to jak najprędzej to musicie po prostu, drodzy kochani, zmienić i zaopatrzyć się w wodę, która ma mniej jednostek zanieczyszczeń, lub oczyszczać ją sami. Przez jakiekolwiek filtry, które macie, no, jakie macie po prostu w dostępie. Także jeszcze raz chciałbym zaproponować wam, drodzy kochani, aronit mineralny bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na sklepie pod tym filmikiem. Możecie po prostu mieć odpromiennik osobisty lub odpromiennik na dom, chipy na telefon. Jest to odpowiednik bardzo zdrowy, który pracuje wiele, wiele lat, jest udoskonalony w tej chwili i jest o wiele lepszy jak poprzedni. Także jeszcze raz was pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.